Nazywam się Jerzy Pawleta. Jestem podróżnikiem, fotografem. Jestem człowiekiem, który nie może zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. W swoim życiu pełniłem różne funkcje. Byłem drwalem, dyrektorem. Jedno było trwałe, niezmienne. Chęć poznawania ludzi i dzikiej przyrody. Omijam jednak wydeptane ścieżki i oznakowane drogi. Weźcie swoje plecaki i chodźcie ze mną. Samotne wędrówki po szkockich górach i napawanie się ciszą i przestrzenią bezkresnych, bezludnych krajobrazów są niezwykłą przyjemnością, ale są też bardzo niebezpieczne. Zmienność tutejszej pogody i częste załamania powodują duży odsetek wypadków śmiertelnych wśród turystów. Szkockie Munro są nad wyraz zdradliwe. Warto wybrać się więc od czasu do czasu większą grupą znajomych, co niniejszym uczyniłem. Z tym większą przyjemnością, że od pewnego czasu w Highlandzie zadomowił się mój syn Bartek ze swoją partnerką Agatą. Poszliśmy więc razem, z przyjaciółmi. Dzisiejszy skład wycieczki to... Jarek Chemik. Agatka. Pekuś. Jestem tu. Januś. I Jorguś. Jako pierwsze z miejsc wybraliśmy dziewicze szczyty północno-zachodniej Szkocji, rejon Ascent. Cześć, cześć. Celem na dzisiaj jest szkocki Matterhorn, czyli Suilven. Góra położona na północ od Alapul. Pól. 731 metrów wysoki Suilven znajdziemy w położonych na północ od zapadliska Glenmore malowniczych górach kaledońskich. Nagie szczyty, mroczne jeziora, rwące rzeki, a w dole nadmorska poszarpana linia brzegowa tworzą niezwykłe krajobrazy. Rozległe torfowiska północnej Szkocji należą do najbardziej dzikich i odludnych obszarów Europy. Charakterystyczna niemal wyłącznie dla rejonu Ascent jest rzeźba terenu. Góry nie układają się tu w pasma, tylko pojedynczo wystają z wrzosowisk. Wędrówka pośród nich jest niezwykłą przygodą. Tym bardziej, że jak w większości szkockich gór, nie znajdziemy tu ścieżek czy szlaków wytyczających drogę. Zdać musimy się na siebie i mapę. Przekraczaliśmy ją właśnie. To znaczy, że już żeśmy byli w ten. To już dawno ją przekraczaliśmy, to jest nasze miejsce. Ale my cały czas idziemy w rzeczy. Ale nie, przeszliśmy tą rzekę już. Ja nie zarejestrowałem żadnej rzeki. No jak to nie? Rzeka. Przechodziłeś przez rzekę i tam się cieszyłeś, tak... że udało mi się przejść przez rzekę i zobaczyć. Czaj długą trawą i będzie sucho. Makracz, cuj. Nieźle, no luzik, luzik. Jakieś padłem po kolana w takie błocko. W Szkocji generalnie nie ma szlaków, nie ma kierunkowskazów. Jest jeden z nielicznych na Lochinver. Po drodze jest nasza góra Suilven, na którą chcemy wejść. Także pierwszym zadaniem w Szkocji jest znalezienie właściwej ścieżki. Tamta poprzednia, którą szliśmy, była niewłaściwa. Także teraz mamy nadzieję, idziemy właściwą drogą. Ale i tak się okaże w przyszłości.
gdzieś zgubiłem dzieci z mapą, ale to mam górę, Silver. Się rzekła szkocki Matterhorn. Nie wiem, co będzie zrobić. Chyba dzisiaj na pewno skoczy. Na pewno nie będziemy na niego wchodzili. Chyba tam ich widzę. Różowa kurtka Agaty. Mam to pomóc. No, no. Agatka idzie na bosaka. Tak. Dajcie mi kąpielówki. Damian, szybka nauka pływania. Poszedł jak burza. Z taką gracją. Otwarły. A dzisiaj jeszcze jest do tego święta wojna. Rangers gra z Celticiem. No. Nasz Artur Borus powinien się za chwilę pokazać. No bo, słuchajcie, być w Kragnachary i napić się sławnego, ale to jest grzech. I said that to be in Kalnahari and not to drink a famous ale here, it's a big mistake, yeah? Right, yeah, yeah. So I have to try one. Oh, yes. Yeah. Okay. Na to dostaniemy to skosztowania, które jest najlepsze. A chłopaki już grają. Okej, cheers. That's dark iron, so it's a light one and a dark one, and see which one you prefer. Do sprawdzenia. Jasne, za chwilę będzie ciemne. Yes. No, dajcie, niezłe. Not bad. Second one. Maybe this is the light one, please. Yeah. Oops, sorry. Dobra. Teraz spróbujemy jasno. Zawsze pijemy jakieś ciemne piwa, ale powiem, teraz dopijemy się tego jasnego. Wystarczy czas rozpocząć. Na zdrowie. Nieźle, nieźle. Słuchajcie, Kragnahary Inn słynie również ze świetnej kuchni, a to sprawdzimy. Wygląda w każdym razie nieźle. Klasyczne szkockie jedzonko.
Kolejna wyprawa to najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii, mierzący 1343 metry Ben Nevis. Tutaj o ciszę i spokój nadzwyczaj trudno, ale to chyba najpopularniejsze po Loch Ness miejsce w północnej Szkocji. Najłatwiej zdobyć go z leżącej u stóp góry miejscowości Fort William, wspaniale położonej nad fiordem. Po wczorajszej najwyższej przełęczy Wielkiej Brytanii dzisiaj zdobywamy najwyższy szczyt Szkocji i Wielkiej Brytanii, czyli Ben Nevis. Z Agatką i z Bartkiem, także ruszamy w górki. Pogoda szkocka, będzie lało. Możliwości zdobycia szczytu jest wiele. Najpopularniejsza ścieżka, wytyczona w roku 1883 Pony Track, jedzie na szczyt góry z malowniczej Glen Nevis z wysokości 20 metrów nad poziomem morza. I właśnie nią wspinamy się w górę. Pierwsze poważne przeszkody na trasie. A to wszystko po to, żeby owce nie uciekały za ogrodzenia. Bo tu wszędzie się pasą na tych tutejszych halach, jak to u nas na halach pasą się owce. Przy okazji zdobywania Ben Nevis warto wspomnieć o najwyższych górach Szkocji. Wszystkie szczyty o wysokości powyżej 3000 stóp, czyli wynoszące około 914 metrów nad poziomem morza, należą do tzw. Munro. Wyszczególnił je już w roku 1891 pasjonat gór Hugh Munro, stąd ich nazwa. Już dawno miłośnicy wędrówek po szkockich górskich wierzchołkach postawili sobie za zadanie zdobycie wszystkich z nich. A jest ich niebagatelna ilość. Naliczono 284 szczyty Munro. Jest co zdobywać. Jesteśmy już trochę wyżej. Czas na kanapeczkę. No i dobrą herbatkę. O, shit. Dobra woda. Chyba zapomniałem torebkę wrzucić do termosu. No niemniej będzie ciepła, na pewno. Odbijanie karty zegarowej przy wodospadach. Tu wszyscy mają przymusową przerwę. Żarty się skończyły. Zaczęła się zima. To się ubrać. Trzeba sobie jeszcze jedną nogę przyszyć. Na szczycie Ben Nevis znajdujemy ruiny dawnego obserwatorium, które działało w latach 1883-1904.
Dane meteorologiczne uzyskane w tamtym okresie wciąż służą poznaniu górskiej pogody w północnej Szkocji. Dla Jasia z widokiem na góry, żeby nie wiało. Dzisiaj jest 6 to nie jest, dzisiaj jest 6-7, ale też dobra data, 6-7-8. Powtarzamy zestawik kanapka z widoczkiem plus herbatka. Bez tytki, rewelka. Anyway. Ze względu na swoją wysokość oraz położenie tuż nad morzem, Ben Nevis nie rozpieszcza nas pogodą. Jest tu na ogół mgliście, deszczowo i zimno. Pogoda zmienia się często i diametralnie, co dla niedostatecznie wyposażonych w ubiór i obuwie turystów nad wyraz często kończy się tragicznie. Ilość górskich śmiertelnych wypadków na Ben Nevis należy do najwyższych w całej Wielkiej Brytanii. Może ciepło nie jest, niemniej stała się rzecz niezwykła. Na Ben Nevis wyszło słońce. Szkoci po prostu podciągają kilty i latają z gołymi dupami po górze, prawda? To jest tak ciepło. I tu nawet się opalają. Także, tak mówię, Szkoci po prostu oszaleli, nie wiedzą co jest grane. Wydaje mi się, że tutaj Agatka sprowadza słońce do... Oj tak. Do William na Ben Nevis. Słuchajcie, Agata schodzi z Ben Nevis, pogoda się stabilizuje, robi się klasyczny Ben Nevis. Pogoda po prostu zwariowała, dzieje się wszystko na niebie. Niewiele jest lepszych rzeczy jak takie dobre piwo i warzecha. I warzecha po takim spacerze po górkach. W następnym odcinku przedostaniemy się na drugą stronę Moray Firth, by na rowerze odwiedzić Black Isle, wyspę, która wyspą nie jest. I wrócimy do Inverness, gdzie zaszalejemy na pogańskim weselu w domu szkockiej czarownicy Susan. Zapraszam, Jurek Pawleta.